No tak, czasem pomagam, ale trwa to tylko chwilę. Najczęściej to zajmuję się sobą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj, gościmy u strażaków na Dolicach Wielkich. Strażacy mają tutaj kilka problemów, o których właśnie chcę z komendantem. Naczelnikiem. Z naczelnikiem, panem Markiem Szafrańcem porozmawiać. Panie Marku, proszę powiedzieć, jakie problemy Was tutaj nurtują? To znaczy tak, na obecnym dwóch boksach garażowych jest skomasowane dwa samochody, przyczepa, taka bardzo duża przyczepa z poką wysokiego ciśnienia i 25 strażaków, którzy ten garaż służy za szatnie i powiem szczerze, w tym obiekcie są przechowywane paliwo, spaliny, a samochody wydzielają spaliny i ludzie tam po prostu przebierają się i wyjeżdżają do akcji. Czyli mówiąc krótko, macie warunki spartańskie, no i jak to wygląda jeszcze z przepisami BHP? No powiem szczerze, te nasze warunki, powiem szczerze, nie spełniają żadnych warunków BHP. Po prostu my jako strażacy narażamy życie, jeździmy do pożarów, dbamy o bezpieczeństwo i po prostu gminy i mieszkańców. I po prostu też chcielibyśmy jako strażacy mieć jakieś warunki godne do po prostu później, że po pożarze, jak wracamy, żebyśmy mogli się wykąpać, po prostu jakoś godnie po prostu później wrócić do domu. Nie brudny i po akcji i w domu się dopiero kąpię. Na 25 strażaki, które mamy przebadanych, z wyszkoleniem, którzy mogą uczestniczyć w akcjach gaśniczych, 25 ludzi, jest jeden prysznic, jeden po prostu sedes i dwa pisuary. Po prostu nie ma możliwości, jak w akcji na przykład zdarza się, że wyjeżdżamy na przykład na dwa samochody, żeby 12 ludzi jeden po drugim kąpali się pod jednym prysznicem. No tu jest jeszcze sytuacja taka, że ten jeden prysznic, on jest połączony z toaletą, która również obsługuje świetlicę. Czyli jak jest wesele i zdarzy się, że wrócicie z akcji, to tak naprawdę już nie macie dostępu do tego prysznica. Taka jest sytuacja, tak? Dokładnie tak. Najczęściej jest tak, że jak jest obiekt wynajęty, to my po prostu po cichutku przemykamy się, biegniemy do garażu, zamykamy później ten i po prostu nawet nie korzystamy ani z łazienki, ani z niczego. Wtedy po prostu tylko jesteśmy takimi cichymi gośćmi, którzy wyjechali do pożaru, wrócili i obiekt opuszczamy, żeby po prostu nie wadzić tym ludziom, którzy wynajmują obiekt w tym momencie. W takim razie poprosiłbym, żeby oprowadzić nas z kamerą i pokażemy te wszystkie miejsca, jak wygląda w tej chwili remiza i jakie macie oczekiwania. No tak wygląda przejście pomiędzy samochodami. Jest na środku jeszcze słup, który jest elementem architektonicznym tej garażu i po prostu przejście pomiędzy samochodami wygląda w ten sposób. Tu przechodzimy po prostu tak, gdy mamy zgłoszenie, wszyscy strażacy bardzo szybko starają się jak najszybciej przebrać, bo nasz limit wyjazdu od momentu zgłoszenia do momentu wyjazdu wynosi do 5 minut. My jako jednostka Krajowego Systemu Ratowniczego takie musimy kryteria spełniać i nasz wyjazd powinien się odbyć w ciągu 5 minut od momentu zgłoszenia. Pompę, którą gmina przekazała OSP na Dolice Wielkie, żeby wprowadzić do tego garażu, musieliśmy zdemontować komin wydechowy z silnika i upuszczać powietrza, żeby po prostu przeszło nam bez problemu, chcąc, żeby wyjechać. Dopompowujemy powietrza i dopiero wyjeżdżamy do akcji. To jest nasza szatnia, tutaj są zgromadzeni, tu mundury mają wszyscy 25 strażaków, którzy wyjeżdżają do akcji i po prostu tutaj przebieramy się i jak najszybciej staramy się wyjechać do pożaru. I mówię, chcielibyśmy mieć po prostu po pożarze wrócić, pójść do części socjalnej, która by naprawdę spełniała warunki, w których moglibyśmy po prostu to wykonać, a na tą chwilę te warunki po prostu nie spełniają żadnych wymogów BHP, ani po prostu jakiegoś tam godnego po prostu bytowania w danym obiekcie. O, a to jest nasz prysznic, przy którym teraz możemy się ewentualnie wykąpać, gdy po prostu obiekt nie jest wynajęty, gdy możemy po prostu po pożarze, po kolei, jeden po drugim wykąpać się w tym po prostu prysznicy, który na tą chwilę jest
tym obiekcie, ale jest jeden, jedyny. Gdy rozbudowa naszego obiektu dojdzie do skutku, gdy zostanie dobudowany część garażowa i socjal spełniający jakieś tam godne warunki dla strażaków, wtedy w tym momencie te drzwi zostaną zamurowane i zostanie rozdzielona funkcja świetlicy z garażem. Tutaj jesteśmy teraz poza obiektem i dobudowa tego garażu byłaby tu w tym miejscu dobudowana do ściany garażu, który teraz istnieje, a część socjalna byłaby dostawiona z tyłu tam za obiektem. W tej części sanitarnej, która będzie z tyłu, tam będzie szatnia dla 25 strażaków plus węzeł sanitarny i przejście do garaży z tej części socjalnej, przejście na część garażową, tą starą. W imieniu strażaków mam taką nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku i strażacy po prostu będą mieli godne warunki do pracy.